Dzień dobry, witam Państwa. Bez dalszej zwłoki rozpoczniemy seminarium Fundacji Watch Healthcare. Jest to kolejne seminarium z cyklu 100 seminariów i konferencji naukowych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Chcielibyśmy zorganizować właśnie około 100 seminariów dla wszystkich najważniejszych dziedzin i poddziedzin medycyny dotyczących oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych, szczególnie chodzi nam o świadczenia czy technologie medyczne innowacyjne. Witam przedstawicieli centralnych urzędów i instytucji publicznych. Witam wszystkich Państwa lekarzy, którzy przybyliście do nas na seminarium. Bardzo dziękuję. Witam również zgromadzonych dziennikarzy. Będziemy mieli jeszcze więcej przedstawicieli mediów. No, muszę powiedzieć, że dzięki mediom echa naszych seminariów docierają do społeczeństwa i do znacznie szerszego audytorium niż to zgromadzone na sali. Proszę Państwa, witam Państwa wszystkich w imieniu Komitetu Naukowego, którego przewodniczącym jest pan profesor Grzegorz Opala. Witam Panie Profesorze, dziękuję bardzo za przewodniczenie pracą Komitetu. Witam Panią Profesor Danutę Ryglewicz. Witam Panią Profesor Marię Barcikowską. Witam Pana Profesora Jarosława Sławka. Witam Pana Profesora Zbigniewa Szawarskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej. Coś pomyliłem? Nie. Pana Profesora Szawarskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Watch Healthcare. Proszę Państwa, kilka takich slajdów, powiemy trochę więcej na temat rankingu oraz barometru WHC, myślę, że już przed dyskusją. Natomiast chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę, że istotą naszej działalności jest mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych realizowanych w Polsce. Jak Państwo widzicie, kliknijcie Państwo na ten ranking, który tutaj oznaczyłem, to wszystkie ograniczenia dostępu, które znajdują się w rankingu, podzielone zostały na 3 podzbiory, to znaczy świadczenia znajdujące się w koszyku gwarantowanym, czyli teoretycznie gwarantowane, a w praktyce występują do nich istotne ograniczenia dla pacjentów. Świadczenia spoza koszyka, a więc te technologie medyczne, często innowacyjne technologie medyczne, często najskuteczniejsze technologie w danym wskazaniu, które znajdują się poza koszykiem i no, Kowalski czy Nowak nie dostaną tych świadczeń w ramach składki podstawowej. Jest ich całkiem sporo. Polska nie jest krajem bardzo zamożnym, w związku z tym i ograniczenia, jeżeli chodzi o zawartość koszyka, istnieją. Oraz mamy również, rankingujemy również świadczenia częściowo gwarantowane, a więc takie, do których występuje istotne współpłacenie ze strony pacjenta. Zachęcamy Państwa do współpracy, to znaczy głównie zależy nam na dokonywaniu przez Państwa zgłoszeń. Jeżeli macie Państwo wiedzę dotyczącą ograniczeń dostępu w dziedzinie neurologii czy ewentualnie w innych, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu. Potem te ograniczenia dostępu są weryfikowane przez pracowników fundacji w całej Polsce. Następnie są rankingowane przez specjalistów, lekarzy, którzy zajmują się evidence-based medicine oraz health technology assessment. To jest 5 bardzo doświadczonych lekarzy im wyżej w rankingu świadczenie się znajduje, tym bardziej bolesne jest ograniczenie dostępu dla chorych. Tu macie Państwo przykład, gdzie wybraliśmy, widzicie Państwo, dziedzinę medycyny, jeżeli chodzi o filtry, to jest neurologia i możecie sobie Państwo zapoznać się ze świadczeniami z tego obszaru, które dotyczą neurologii. To są świadczenia spoza koszyka. O nich później jeszcze powiem Państwu więcej. Jeszcze widzę, że się głos włączył. No nic. Proszę Państwa, oprócz tego chciałem Państwu zwrócić uwagę na tutaj. Pojawiła się nowa ikona na naszej głównej stronie, to znaczy barometr Fundacji Watch Healthcare. I tak, proszę Państwa, jak w rankingu prezentujemy, mapujemy ograniczenia dostępu widziane oczami pacjentów, tak barometr dotyczy wszystkich dziedzin medycyny, gdzie wybraliśmy wskaźnikowe świadczenia zdrowotne. Jest ich zwykle 5 w każdej dziedzinie medycyny. One są dokładnie monitorowane co kwartał. I proszę Państwa, w ostatnim kwartale doszło do pogorszenia dostępu do świadczeń zdrowotnych na obszarze całej Polski. Możecie Państwo również sobie wejść, potem kliknąć w te słupki i zobaczycie Państwo, że
O, tak wygląda właśnie to pogorszenie, o 0,2 miesiąca. Jeżeli klikniemy na tą mapkę, to otrzymacie Państwo taki wykres dotyczący już zmian dostępności do świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Widzicie Państwo, że w niektórych dziedzinach medycyny doszło do istotnego pogorszenia tego dostępu. To jest ta właśnie różnica w ostatnim kwartale. W niektórych dziedzinach doszło do poprawy tego stanu. Proszę Państwa, jeżeli teraz klikniemy sobie tutaj na neurologię, doszło do pogorszenia o 0,6 miesiąca w ostatnim kwartale. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej weryfikacji tych świadczeń wskaźnikowych. To otworzą się Państwu te świadczenia, które są przez nas monitorowane, świadczenia wskaźnikowe. Zawsze jest to wizyta u lekarza danej specjalności. Jest to jakaś technologia diagnostyczna i kilka innych wykonywanych często w danej dziedzinie. Widzicie Państwo, że sytuacja zmieniła się. W materiałach Państwa macie Państwo taką wydrukowaną taką ankietę. Jeżeli Państwo chcielibyście nam pomóc w identyfikowaniu ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych, prosilibyśmy po prostu wypełnić ją oraz wraz ze swoją wizytówką wrzucić tam przy stanowisku powitalnym do takiego pudełka i proszę Państwa dokonamy losowania nagród po jednej z przerw, które planujemy.